Znacie ten moment, w którym nie ma w co grać? Gier na półkach jest masa, gier na Steamie jest masa, dużo w nich jeszcze nie graliście, albo są tak wybitne i genialne, że jeszcze ich nie skończyliście, ale macie ochotę, ale i tak nie ma w co grać? No właśnie. Cześć, witajcie moi drodzy, Czwórka z tej strony i witam was serdecznie we wtorek, jest wspaniale. Będziemy rozmawiać o tym, jak to mamy problem z wyborem gry do grania, niczym kobieta, która próbuje rano się ubrać. O kurde, właśnie do mnie dotarło, że ja mam podwójny problem. Nie dość, że nie mam się w co ubrać, to jeszcze nie mam w co grać. Problem rano, problemy wieczorem. Problemy zawsze. Masakra. Więc klasycznie, czy to szafa pełna ciuchów, czy szafa pełna gier, czy Steam pełen gier, nie ma w co grać. Nie ma w co grać. Z moich doświadczeń wynika, że ten stan czasem przechodzi. Znaczy z czasem. No, mnie to tak trzyma z dwa dni max. Kiedy wreszcie znajduję jakąś grę, którą faktycznie chcę pograć i to się odblokowuje. Ale przez te dwa dni jest masakra. Patrzę na masę fajnych gier, które mam w mojej bibliotece Steamowej. Myślę sobie, w to nie gram, w to nie gram, w to nie gram, w to nie gram i nie chcę w to w tej chwili zagrać. I w ten sposób w weekend popatrzyłam sobie na Life is Strange, na grę o Tron, na kilka innych dodatkowych pozycji, które tam czekają na mnie na Steamie i pomyślałam sobie... Chyba przeczytam książkę. Chyba przeczytam jakąś książkę. Jeżeli jesteście ciekawi, co czytam, to... Coś takiego. Z tą książką wiąże się dla mnie ciekawa historia, bo byłam na tyle rozgarnięta, że jadąc na operację, kiedy to była moja pierwsza operacja w życiu i strasznie się bałam, to wzięłam ze sobą tylko przedmioty, które w jakiś dziwny sposób wiązały się z rozpruwaniem, zabijaniem i rozczłonkowywaniem ciała. W tym tą książkę. Tam ją zaczęłam, nie skończyłam. Nie wiem, czy jest dobra, szczerze powiedziawszy, ale pokazuję ją jako ciekawostkę. I wczoraj do niej wróciłam. Znaczy właściwie nie wczoraj, tylko w weekend. Wczoraj to spałam. Tak, wczoraj spałam. Spałam. No dobra, ale wracając z tematu książkowego, to jest jeszcze jedna gra, w którą jestem w stanie grać zawsze. Właśnie, pytanie, macie takie gry, które możecie grać zawsze, nawet jeżeli wszystkie gry są bez sensu, to ta jedna ma sens? Bo dla mnie tą produkcją jest The Binding of Isaac. Jestem w stanie grać w Isaaca zawsze. Okej, czasem mnie za bardzo wkurza, żeby grać w niego 15 raz, bo na hardkorze mi totalnie nie idzie, ale jestem w stanie w niego zagrać, kiedy wszystkie inne gry nie mają sensu, kiedy nic mi się nie chce i kiedy świat też nie ma sensu. W gruncie rzeczy wiąże się to z tym, że konsolę PS Vita można wziąć do łóżka, położyć się tam i wygodnie sobie pograć. Nie ma tam żadnych procesów myślowych typu Boże, jaką decyzję podjąć, o mój Boże, na czym polegał ten quest, aha, miałam coś przynieść, czy to była patelnia. Nie, nic takiego tam nie ma, jest tam tylko i wyłącznie przejście leveli, które znam po kolei i przejście zabicie mamy, zabicie serca, zabicie Isaaca, zabicie całej rodziny. Boże, jaka to jest mordercza gra. Więc teraz pytanie do was. Po pierwsze, co u was, bo dawno się nie widzieliśmy. Po drugie, czy macie grę, w którą jesteście w stanie grać, nawet jak wszystkie inne gry są beznadziejne? A po trzecie, czy często was dopada syndrom nie mam w co grać oraz nie mam się w co ubrać? No bo zakładam, że są tam jakieś kobiety oprócz mnie. Zgłoście się. Cześć. Cześć. Dobra, moi drodzy, miłego dnia życzę. Trzymajcie się, Czwórka bez odbioru.